Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zakładam uprawę borówki amerykańskiej, borówki wysokiej. Jestem na etapie kopania. Robię ten wykop po to, żeby zapewnić borówce odpowiednie podłoże. Borówka jest rośliną kwaśnolubną i potrzebuje przepuszczalnego podłoża, także moja glina o odczynie lekko kwaśnym zbliżonym do obojętnego nie jest odpowiednia i muszę ją wymienić na głębokość ponad 30 cm. I zobaczcie, od kilku dni codziennie po trochę wykopuję po kawałku, a całe pole będzie mieć ponad 40 metrów kwadratowych. Tak więc ściągam tą górną warstwę uprawną, którą wykorzystam gdzie indziej, a tutaj aż do warstwy podornej, do skały macierzystej, właściwie jakim jest tutaj les gliniasty. Na tym będziemy tworzyć nowe podłoże. I tak już chyba ósmy dzień. Po trochę, bo to jest dużo pracy, ale w zasadzie już mam prawie że wykopane. I kolejny etap prac mamy zakończony. Wykop zrobiony i ostatecznie jest to dokładnie 50 metrów kwadratowych, 4,70 na 10 metrów 70. Takie wymiary. Tutaj dolna część obsypana. Trochę zniwelowany spadek. I tak to wygląda na razie.